Siemaneczko moi kochani, z tej strony witam was Serioko. No i dzisiaj kolejny przedmiot z item shopu, a mianowicie jest mi kolejna promocja, magiczna pigułka. Ona daje nam 100% expa na 3 godziny dla zwierzaków, więc to samo w sumie co platynowa magiczna pigułka, tylko że ta trwa przez godzinę i daje 300%, ta daje nam na 3 godziny po 100%, więc na to samo wychodzi, tylko po prostu trzeba dłużej expić, więc tego, no nie wiem, raczej nie będę kupywał, bo nie no, wiemy, jak już kupujemy wszystko, to wszystko omawiamy, tylko że już to w sumie omówiliśmy, więc też tak zbytnio nie będzie takiej potrzeby, ale żeby nie było, to 3 sztuki w promocji. Może kiedyś znajdę 3 godziny, żeby to wykorzystać. To nie zawsze są te promocje. Akurat ostatnio jakoś te patche tak dziwnie idą. Dziwnie ich nie ma. O, może tak. Choinki widzę dalej stoją. Mamy już 2 stycznia w sumie dzisiaj. A choinki dalej stoją. No. To jest właśnie takie troszkę podejrzane. Kiki. Luknę tylko, co będzie następne. Nie wiem, czy będzie mnie stać na to. Ale wątpię, że będę dokupywał cash w tym miesiącu. Nie no, w tym miesiącu na pewno będę ładował cash. Po to, żeby wam odcinki robić. Jeszcze patrzę, co tutaj tak naprawdę, jak ceny stoją na rynku. Dawno mnie w sumie nie było na LC-ku, ale zawsze można zobaczyć, co tutaj ludzie posiadają na sprzedaż, jakie są ceny. Zawsze można coś kupić na szybko, może będzie jakaś właśnie taka tania rzecz. Ciekawego tutaj nie widzę, co by mnie interesowało, bardziej tych hermeski. Hermeski za 10k, o, no w sumie 10k hermeski. Dobry deal, 20b ustrój fantoma na nocnego. Ogólnie na elfa 1000 dochodzą perfekty. O, walizka za 3b. No, tu już można pokombinować. No, ceny troszkę poszły w górę, mi się wydaje. Ludzie dalej grają. Nie było przez pewien czas. Teraz tak wszedłem sobie tylko zobaczyć, co tutaj jest takiego. Ale omówmy sobie tą magiczną pigułkę. No, idziemy sobie expić, odpalamy pigułę, wyjmujemy peta, no i mamy 3 godziny klepania i to da nam 300%, a ta co ostatnio kupiliśmy da nam w godzinę tyle samo co ta w 3, więc no lepiej się opłaca jednak kupować te na godzinę, bardziej są użyteczne. No i co ja o tym mam wam więcej powiedzieć? Do tego jeszcze możecie sobie jakieś eski i doświadczenia dla zwierzaka kupić i wtedy fajnie wymaksujecie swoje zwierzątka. Najlepiej właśnie, tak jak mówiłem, pumę, słonia albo nietoperza. To są takie 3 podstawowe pety do wyekspienia. No a tak to ogólnie ja się z wami żegnam. Dzięki za to, że jesteście. Dzięki za ten boost tych ogólnie wyświetleń ostatnio. No naprawdę widzę, seria Last Chaos robi takie wow. Jest jednak to coś, co w niej jest, że przyciąga jednak tych graczy, tych widzów. Mimo że gra jest z 2007 roku, a tak naprawdę na niej robicie mi chyba największe wyświetlenia, tak jakby. No więc coś w tej grze jest takiego magicznego, że no ludzie do niej wracają naprawdę i to gra ma swój klimacik. Mimo że ja ostatnio rzadko siedzę przy komputerze, to jakby nie patrzeć, LC gdzieś tam cały czas siedzi w sercu jako jedna z, naprawdę no jedyna gra, w którą tak długo gram. Za niedługo będę mógł odebrać kolejny prezent w postaci urodzin postaci. Tam jest jakiś 22 lutego.
No prezent urodzinowy, no jeszcze nie mogę go odebrać, ale już 22 lutego, akurat dzień przed moimi urodzinami, będę mógł go odebrać, więc będę na pewno na gierce, żeby tylko i wyłącznie odebrać chociażby prezent urodzinowy. Będzie już 13 lat postać. Postać będzie miała 13 lat. Wow, robi wrażenie, co? Mimo, że w tą grę gram o wiele dłużej, no... A ogólnie ja się z wami teraz na chwilę obecną żegnam. Jutro postaram się wrzucić już tak typowo filmik w ten wtorek. To zawsze kurde... Znaczy ostatnio unikam jakoś tych wtorków, nie wiem. Po prostu za dużo mam na głowie, za dużo roboty. Ale postaram się wrzucić ten filmik. A jak nie, to na pewno w tygodniu gdzieś się pojawi. Ogólnie zapraszam jeszcze na moje streamy na Twitchu, na mojego Instagrama oraz na mojego Discorda. Wszystko będziecie mieli tam w opisie i za niedługo no, pojawią się pewne zmiany, jeżeli chodzi o streaming, nagrywanie i wrzucanie zdjęć. Wszystko będzie opisane na moim Discordzie, więc zapraszam bardzo serdecznie do dołączenia do Armii Ryoka. A ja się z wami żegnam, trzymajcie się i na razie.